Także cześć, witajcie wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze serii Na Boczkowie. Na wstępie tego materiału proszę Ciebie oglądający tutaj widzu, zostawię od razu łapeczkę w górę, jeżeli dołączasz na odcinek, wchodzisz na odcinek, od razu pamiętaj standardowo, klikasz łapeczkę w górę, jest to widzowie bardzo ważne. Jak najwięcej będzie łapek, będzie jeszcze lepsze będą odcinki ze serii Na Boczkowych z bracia Polskiej Farmie. Subskrypcje widzowie na kanale, ten kto nie subskrybuje kanału, zostaw oczywiście subika, bo brakuje widzowie na jakość, widzowie brakuje coś około 600 niecałe subskrypcji do wbicia 30 tysięcy subików na tym kanale. Także jeżeli mordeczko nie subujesz, oglądasz nasze odcinki, chcesz nam pomóc jak najszybciej dobić tą zajebistą liczbę subskrypcji, jaką jest 30 tysięcy, no to zostaw subika, bo mówię, brakuje niecałe 600, także naprawdę malutko z kawałkiem. Także dobijamy subiki, łapeczki po dzisiejszym materiałem, mam nadzieję, że będzie jak najwięcej. No i oczywiście komentarz. Hashtagiem dzisiejszego odcinka będzie hashtag szukanie, a ja mam oczywiście przy tym serduszko. Taki jak widzowie, hashtag dzisiejszego odcinka, taki jest tytuł odcinka. Co dzisiaj właśnie robimy? Tu jak widzicie stoję moim tutaj, no nie moim, no widzowie, bo jutro oczywiście przyjeżdża gościu. Dzisiaj mam widzowie ostatni dzień do wykorzystania New Hollanda T7210 oraz Pugu Puttingera 5. Dzisiaj widzowie jest ostatni dzień, jutro przyjeżdża gościu z odbiorem z testów New Hollanda. Dzisiaj właśnie jest ostatni dzień, tu jak widzicie, bo na poprzednim odcinku byłem u pana Wieszka, bo krowa się cieliła, jak sami żeście widzieli. Uprzątknęliśmy tutaj też tego setora z naszego pola, zaciągnęliśmy go tam do niego na gospodarkę. No i co dzisiaj robię w odcinku? Tutaj wraca sobie pana Wieszka, tak jak mówię, w poprzednim odcinku właśnie było BMW Wieszka. Dzisiaj jak mówię, jest taki sam, jest hashtag taki sam jak tytuł. Dzisiaj widzowie poszukiwania nasy C330. Naszego oczywiście Ursusa, którego żeśmy mieli na gospodarstwie. No ale niestety, tak się właśnie zdarzyło, widzowie, że ktoś nam to ukradł. Pipcio pojechał ogólnie go szukać, tego gościa. Mam nadzieję, że przy chwilę ma, za chwilę przyjechać z informacją dotyczącą tego gościa, dotyczącą właśnie tego złodzieja. Czy znalazł go, czy znalazł jego gospodarkę, czy znalazł na co 30. Mam nadzieję, że ma jakieś tam, wiecie, sensowne informacje. Coś tam ogólnie przywiezie, czy coś tam się chociaż dowiedzie, bo to widzowie bardzo ważne, bo wiecie, że mieliśmy 30 sprzedawać. No i ogólnie coś po prostu mieliśmy za to kupować. No ale tak się wydarzyło, że właśnie ukradli nam to 30. No i nie mamy, widzowie, tak, nie mamy ani 30, ani pieniędzy z 30, ani w ogóle pieniędzy na nowe, widzowie, nabytki. No i tak się ogólnie jakoś tak stało, że widzowie, no ja jestem, widzowie, w szoku w ogóle. Jestem w szoku, bo no trzeba, widzowie, 30 znaleźć. No co wam powiem, trzeba 30 znaleźć. No nie szukałbym, widzowie, 30, jeżeli naprawdę ten John Deere, tego New Hollanda, którego mamy tutaj teraz na gospodarstwie, no ale oczywiście on jest na testach. Gdybyśmy, widzowie, go naprawdę posiadali jako za swoje pieniądze, no to, widzowie, nie szukałbym tej 30, bo po co, skoro bym mógł takiego New Hollanda sprzedać i mógłbym za to kupić sensowne jakieś dobre nabytki, nie wiem, z 4 nabytki, wiecie, za takie pieniądze. Ja bym szukał takiego New Hollanda za 500 tysięcy, no to wiecie. Dobra, widzowie, przyjechał Pipcia, mam nadzieję, że ma jakieś sensowne informacje na temat 30, bo widzowie, no musimy to, widzowie, znaleźć, bo inaczej to nie wyjdzie, nie? Dobra, za chwilę zostanie, zaparkuje, wysiądzie, to pogadamy. Mam nadzieję, widzowie, że naprawdę przybył jakieś sensowne informacje, że wie, w którym kierunku się chociaż kierować po tego złodzieja tej nasy 30. Niech zaparkuje sobie elegancko. Widzicie, widzowie, już się nauczył jeździć. Prawo jazdy ogólnie, widzowie, zdał na kategorię B. Także ogólnie wszystko elegancko. Za drugim razem dopiero, nie? Witam serdecznie. No, witam serdecznie na dzisiejszym odcinku. Słuchaj, przywiozłeś jakieś informacje sensowne? Czyli jak zacząć? Dobrej czy złej? No to zacznij od tej złej. Taka zła jest, że on daleko, stary, mieszka. No, a dobra? Dobra, że jest. Wiem, gdzie on jest i wiem, gdzie on może być. No dobra, dobra. Zła taka, że za daleko mieszka. To w sumie nie jest taka zła informacja, bo mamy auto, to możemy pojechać. A taka dobra, że wiezie mieszka. No to dobra. Wiem, na polskich polach. To nie może kojarzysz ten... Tak, kojarzę. Na polskich polach, taka miejscowość, wiesz, tak? No ale skąd wiesz, że on tam mieszka? Jakiś może, nie wiem, budynek, kolor budynku, jakieś maszyny gospodarskie, coś tego? Słuchaj, bo właśnie, kurwa, jechał 30 w polach, to kurwa agregować. Aha, naszał? No tym twoim agregatem, co był zapięty pod 30. Dobra. No to czyli wiesz, które gospodarstwo?
Bo słuchaj, bo jechałem właśnie Citroenem, zatankowałem i akurat właśnie jechał taką czerwoną koszulą. Taką, co ty teraz masz. No to dobra, dobra. I to na 130 jechał, tak? Ale wiesz, które gospodarstwo dokładnie, czy będziemy szukać tam? Coś tam kojarzę, no jak będziemy w trasie jechać, no to może zauważymy. Dobra, to... no to dobra. Tam, słuchaj, jakiś Wodemirec ma być, bo jak przyjeżdżałem, to widziałem, że tam zajeżdżał. A, no to słuchaj, w takim razie, ja mam, widzowie, pomysł. W takim razie tak, bierzemy nasą, widzowie, 30, jeżeli ją znajdziemy w dzisiejszym odcinku, to tak, ale zabieramy nasą 30 oraz kradniemy, widzowie, Wodemirca na sprzedaż. Słuchaj, tylko sprawa jest taka, że go w domu może teraz nie być, bo wiem, że on tam z tyłu. No to dobrze, chodzi. No i o to chodzi, widzowie. Jeżeli taki złodziej jest, widzowie, który wchodzi w biały dzień do nas do chałupy, tutaj w butach się wpierdala, kradnie nam 30, no to widzowie, no to czemu nie? W takim razie my pójdziemy po nasu 30, odbijemy ją oczywiście, teraz? Bo to jest nasz sprzęt, no i pojedziemy po i weźmiemy Wodemirca. Teraz? Już teraz? No w takim razie, no a kiedy? No chyba, że jeszcze porobimy tutaj na gospie coś może. No to da, to słuchaj, to chyba tak. No to jeszcze widzowie przed, no to możemy w sumie te wywieźć tutaj, te zboże jeszcze tutaj. No pozawało, bo słuchaj, bo z Jarka Ogarka wszystko wywiozę na czysto jest, tylko trzeba miotło pozamiatać, wiesz o co chodzi. Masz miotłę? Miotła może gdzieś tam leży, musi być poszukać. Słuchaj, bo tam u kruszki tam, wiesz, szczury były, to trochę przyjedli, trochę, wiesz, tam... No. Poczekaj, ja tu rozrzutnikiem wyjadę, bo tobie przeszkadzaj taczkami chyba jeździć, nie? No rzutnik możesz wyjeździć, bo nawet może będzie potrzebny jeszcze, bo tam gnój jeszcze został, to nie może się będzie wywozić. Ale słuchaj, w tym spichlerzu coś się tu wywozi, pszenica jest, nie? To jest pszenica, dobra, a mamy jeszcze jęczmień. O co tutaj leży po lewej stronie, tutaj o, co to jest? Gdzie? To jest też pszenica? Nie, to jest jęczmień. Ciemny. To jest jęczmień, a to będziemy dzisiaj wywozić, to jest 2 tony, to nie ma dużo, bo to jest z przyczepy jeszcze były jakieś rzeczy. Zapnij tę klapę, a tutaj jeszcze... co jest? Tu wejdź, tu jeszcze jest chyba owiec. Nie, bo tu, czekaj, owiec czy co ty? O, tutaj chodź. To jest pszenica to jest. Pszenica, to jest pszenica, tam trzeba. Dobra, ale ja to nie wiadę, To tego nie będziemy wozić, bo dzisiaj damy radę, to jeszcze wiesz. No to dobra, na razie czekaj, to weźmiemy, spróbuj, czekaj, nie zamykaj tam, ja spróbuję tam wjechać może. Nie, najpierw tym jęczmień wywieziemy, jest mniej, a pszenica to tamto się pójdzie na handel, się sprzeda, to plon. No ale czekaj, spróbuj tam wjechać, może da radę. A resztę to na sienie się zostawi. A tam otwarta jest, czy zamknęłeś teraz? Teraz zamknęłem. No to weź otwórz, ja spróbuję wjechać, może da radę wjechać. Tak, jedziesz. Tylko właśnie Mietkowski, jak my tam pojedziemy, Mietkowski tak, żeby... Jak ty 30 chcesz kurwa mu Wodemierca ukraść? Nie wiem, czy to Wodemierca... Ja zabieram swoją 30, a Wodemierca okradniemy. W takim razie, jeżeli on potrafił nam ukraść 30 w biały dzień, no to czemu my tego nie możemy zrobić, będzie okazja? Słuchaj, trzeba jakieś może maskę ubrać, żeby nie rozpoznać. Po co nam jakąś maskę? O, pszenica, ty, elegancka tu trochę jest tego. To będzie człowieku tak z 5 ton? Tam nie, było... co ty, trójka będzie, 3 tony może będzie tutaj. Bo słuchaj, z tego Jarka Ogarka tam wyciściłem, no to tam było z 3 taczki. Takie dobre. No to elegancko, tutaj mówię, tutaj myślę, że będzie, widzowie, z 3-4 tony. Troszeczkę, widzowie, pszenicę mamy, to wszystko ogólnie będzie sprzedawane, widzowie, na ten odcinku. No posprzedajemy, żeby mieć, widzowie, wszystko na czyste, będziemy potem, wiecie, będzie lato, to będziemy kosić, żeby to było wszystko gotowe, nie? Wyczyściłeś ten przyczepę, bo na razie to wiesz, na żniwa to jeszcze czas, bo to wiosnę mamy. A jeszcze trzeba pryskać, Mietkowski, nie wiem, czy my mamy jakiś jeszcze oprysk, czy nie mamy prysku? Oprysku chyba nie mamy, ci pipcie powiem, ale za to mamy nawozy, tylko mamy, no nawozy mamy, ale oprysku nie mamy. Ja podskoczę pod tą górę tam, bo to drabina podstawiona, to radę akurat zobaczę w ogóle, czy coś w ogóle mamy. A, słuchaj, mamy tak. Ty, pod rzepak mamy, to możemy podsiać albo popryskać. To teraz to do tego. No to tak, to na rzepak będziemy ogólnie mieć, bo widzowie, nawozy już mamy. Tylko właśnie nie mamy oprysku jeszcze, nie? Po co zamykałeś tę klapę? Pod zboże. No nie myślałem, że to by tylko będziemy. O, jęczmień dzisiaj wozi, co to dzisiaj? Czekaj, to wszystko powozimy. I polifoska jeszcze Mietkowski została. I jeszcze mamy skrzynek ziemniaków na obiad. No to widziałem, te skrzynki z ziemniakami i ogólnie widzowie te ziemniaki to tam z tyłu mamy, nie? Tam z tyłu widzowie za gospodarstwem, to one będą widzowie wykorzystywane do nakarmienia świn, a aktualnie widzowie na razie nie karmimy tym po prostu, bo będę musiał po prostu dobrać do obory właśnie, żeby te ziemniaki, bo aktualnie właśnie ta obora tak zrobiona, że nie może dawać tutaj jedzenia, jeśli chodzi o pokarm ziemniaki, nie? A czego dzisiaj sobie taką robotę wziąłeś? Mamy jechać kurwa do niego, kurwa, zastraszyć. No dobra, to już ostatni raz już to wywiozę. A czego tego nic? Najpierw był ten jęczmień w wozie, bo było mniej tam, bo... Dobra, to ogólnie możemy zrobić tam niewidzowie na live. Dzisiaj w ogóle was tego, jest dzisiaj widzowie, jak to oglądacie, jest dzień środa. Godzina jakaś chyba 14. No środa dzisiaj, za która?
Nie, dzisiaj czwartek, kurwa, to powiedziałem. Czwartek, to dzisiaj wolne jest od szkoły. Macie czy nie macie? Jak tam u was? Także widzę, zapraszam was ogólnie na transmisję na żywo o godzinie 18:19, także wielce tam widzowie zapraszam, bo będzie widzowie polskie granie. Myślę, że widzowie będzie też jak pipciu, także pogramy sobie na polskich polach, nie? Także zapraszam, nie? Dobra. No i mam być, nie wiem, czy będzie ten live taki urodzinowy, tego 22, zobaczymy jeszcze, jeśli informacje będą. Mietkowski tam będzie jakiś dawo, to jeszcze to zobaczycie. No, to się ogólnie właśnie ogłosi, co tam ogólnie jeszcze będzie. Dobra, nie przedłużamy, widzowie, oczywiście odcinek miał być tytuł, czyli szukamy naszej 30, także wsiadamy, widzowie, łapeczkę od razu zostawcie, jeszcze tego przypomina, kto jeszcze właśnie nie zostawił, także może zostawi w tej chwili. Co jest tym alertem? Co to, nie co to jest? Kurwa, klapę nie mogę zamknąć. Czekajcie. Świnie, kurwa, pospierniczają mi. Chlywka, dobra, zamykaj tu, ty tu otwieramy. Chlywek. Wsiadaj. Subskrypcja na kanale właśnie, bo widzę, lecimy po 30 tysięcy subów. No, właśnie pytaliście, czy jakiś na live mówiliście, jakiś, czy specjal jaki zrobię na 30 tysięcy subów. Mamy w planach, ale nie wiem, czy się uda, czy nie uda się, zobaczymy jeszcze. Co się, kurwa, nie uda? Uda się przecież. Jak widzę, widzę, na specjalu robimy Q&A, bo taki jeden z widzów właśnie zaproponował, no, żebyśmy zrobili wspólnie Q&A. Także będą pytania dotyczące właśnie do Q&A. Jakby co będzie to na społeczności, na razie nie wstawiam, będzie to, będzie po prostu zdjęcie na społeczności wstawione do Q&A i pytania będziecie zadawać i taki ogólnie będzie specjal, nie? No a teraz widzowie, ja oczywiście włączam kamerkę, bo jedziemy na inną miejscowość, nie? Także witam widzów ponownie, oczywiście nagrywamy tutaj kolejną tutaj część. Tylko gdzie ty tak jedziesz, człowiek zaraz pociąg będzie jechał? O, nie ma pociągu, nie ma widzowie, pociągi teraz nie jeżdżą. Na jakim miejscowości znajdujemy się? Polski Pola? No na tych Polskich Polach chyba co kazać jechać. Czekaj, kurwa, czy trendy ja widziałem, chyba tędy jechał, że tędy jechał, tutaj na wprost, jechał z 30, z agregatem, ale czego nam ukradł ten? 30 Mietkowski z agregatem, co właśnie, on nie wiem, ja ogólnie nie znam widzowie nikogo, nie. Pamiętam, nie znam żadnego złodzieja, nie mam z nikim na pięku z tej miejscowości, nawet nie kojarzę w ogóle. Ty, bo to Jackson był może z grubo stanął. Nie dalej, wie, tutaj w prawo czy w lewo, wiesz? Czekaj do gospodarstwa. Teraz kręcaj na lewo, rozkaz. Tutaj gospodarstwo, to gdzieś widziałem, że tutaj był jak... O, tutaj gdzieś, tutaj. Bo właśnie Wodemirys tam stoi. I Bizon stoi, i tu Polskie Pola, tutaj znak. Tutaj taki biały domek, dalej. Tutaj teraz kręć, na prawo, tutaj o. Tutaj? Ta Habira. Tu nie będę wierzył, czekaj, przejdziemy dalej. Idź dalej, żeby coś nie skapnął, żeby myślisz, że. Tutaj może, o czekaj, to nie jest na co 30, nie, to nie jest to chyba. No i tu gdzieś zajedź, tutaj, on w polną drogę zajedź, tutaj i kurczyki i ten. Dobra. Gasisz tego ty trena i ten. Dobra, raz tutaj, obejrzymy się po tych wszystkich gospodarstwach, czekaj, obejrzymy tutaj, się. Może tutaj z was ktoś może wie, że tutaj jest. To by też tak przycina? Przycina, to może albo dysk, albo coś. Nie wiem, przycinało mi. Albo tekstury tego, nie wiem. Tu by zajechać. Tu wysiadasz? Tu zostawiasz? Tutaj zostawimy, no. Jestem chory, kurwa, z czego zaraz coś weźmiesz? Kluczyki wziąłeś? A jak? No co to, kurwa? Chyba, że tutaj. Tutaj nie, tutaj widzę nic nie ma, bo tu nie ma chyba, czekajcie, to zaraz obejrzę. A gdzieś tam poszedł, zaraz, kurwa, psa spuszcza. Już, ja patrzę, czy nie ma 30 widzowie tutaj nigdzie, nie? Tutaj. A to się otwiera? Tutaj jakiś stoi dostawczak, taki widzowie, jak się wozi paczki TPD. No, chyba z YouTube. Tu widzowie też nic nie ma. Uwaga! Groźny pies. Uwa, teraz może go chyba szalik. No, pusia fajna. Tutaj widzowie, o, czekajcie, tutaj, a czekajcie, ja to muszę zobaczyć. Ale pan jest silos ma elegancki. To taki gospodarz, kurwa, dobry musi być, patrz, kurwa, dwa silosy sabin. No, zresztą widzowie, popatrzę, co on to ma. A potem ten parza, kurwa, otworzył do góry. Ale szumi. Tej Mietkowskiej może, kurwa, suszy tutaj, suszarnie ma. No chyba da. Pociągnę sprzęt, widzowie, powiem wam. Ale, kurwa, mu zjadł oborę, kurwa, deski. No, widzowie, oborę to ma tragicznie zjadł już. To do rozbiórki, kurwa, chłopie, już jest. Dalej, pójdziemy teraz tutaj, zobaczymy jeszcze. Mówisz, że gdzieś tutaj może być, no? No tutaj wiem, że zajeżdża, ale nie wiem na który gospo, wiesz? To kolejny jakiś dostawczak, tu też nic nie ma. Belka stoi. Chyba nic tak dzisiaj bić nie będzie. A musimy go sary gdzieś znaleźć, mieliśmy gdzieś musimy widać, czy jest znaleźć, bo to wiecie, kasa, nie? Czekaj, coś leci! Gdzie? Kurwa, jaki samolot chyba leci. A gdzie to samolot widzisz? Nie wiem, tak szumi, coś samolotem szumiało. Ty, kurwa, jakiś złom, a może to weźmiemy Mietkowski na złom. Co to? Na kapciak, kurwa, stoi, to stary rozlatuje się już, kurwa, w bagni. O, to widzę, może wejdę złom, a jak? Co to jest, Volvo? To jest, nie, to jest jakiś... Wasztenburg? Coś takiego, Wasztenburg. Kurwa, ale stary kierownicy, kurwa, nie ma. No, kierownicę właśnie okradli, no widzę. Kierownicę, kurwa, całą stacyjkę wydarli. To nawet by tego nie zapalił, na wchodzie nawet nie jest. No, to na wchodzie nawet nie jest, no. Dawaj teraz tu pójdziemy jeszcze. Tutaj gdzieś, ty kurwa. O, jest nasa 30!
chyba chore. Nie, taka... naszego niebieska, to nie. A to jest trup, to człowiek to się rozlatuje już, patrz. Gdzie to ten w ogóle na chodzie, też nie wiem. Ty, ale elegancka studnia. Ty, weź to zapal, się bo to może odpali to. To kurwa, nawet kurwa rusznika nie ma nawet, ty, patrz tu. Patrz z tej strony, zobacz, rusznika nawet nie ma. Ja, wszystkie widzowie, wszystkie wywechy zostały poukradane. To część, z tej strony się pali, czekaj, to z tej strony ma być. Z tej strony. Ty, ale interesuje mnie, dlaczego on kurwa pomalował to na biało. Ten guzik do otwierania. To pejca jest opomalowana. Masz tu elegancką kosę tutaj. Ty kosę weź kurwa, będziemy kozić się z boku. O, cyrkularkę do tego, do cięcia drzewa. A chyba głowę kurwa, no kurwa. Dawaj, dawaj, idziemy. O, łachy kurwa tego. Ugiera. Noża. Dawaj, idziemy teraz tu. O, tu jakiś fajny widzą z tobie stoi. Tu kurwa gospodarz chyba jest dobry. Chyba tady gospodarz. Patrz, widzowie, tu elegancki kobaj, ty tu widzowie chyba to kupię od niego. No co to my tu robisz? To jest ta chałupa. O, jakieś kaczki fajne. O, ty, mój agregat stoi! Widzowie, mój agregat stoi, to chyba jest on, nie? To znasz agregat? No, taki zielony agregat, czarne tema, sprężyny, wałek z tyłu, to jest no, ten, no. To jest widzowie nasz, mamy widzowie złodzieja naszego, a gdzie jest czyjeska nasza? Władimirez jest tutaj. To jest ten? To jest ten, no. Jaki Władimirez? Tak, tu Belero tylko stoi. Gdzie? No tu Belero stoi, gdzie ty patrzyłeś? No, Władimirez ma miał być ale tutaj. Ale gdzie? O. Tu jest stoi. Ja pierniczy, widać na te 30 cała rozpierdolona stoi. Ja pierdolę się dziękuję całym blogu. Widzowie całą 30 rozebrali, co to się stało? A jest on w domu stary. Ja pierniczy, widać 30 stała cała ukradnięta, wszystkie części leżą na ziemi. Silnik cały wydarty, widzowie cała ośka została tylko. Ty Mietkowski, on może kurwa szykowo stare to kurwa porozbiar na części, w śrubki wszystko stare, no co on będzie jechał z tym? Sprzedać może komu? Widzowie nasza 30 została tutaj. Cała rozbebeszona. Jak jechałem słuchaj, jak jechałem, to wiem, że on w polu robił ten agregatem ten z tyłu pole robił. Ty, czekaj, a ta 30 jeszcze działa ogółem, tak może nim skręca? Jak? Ale jak kurwa stary możesz skręcać, ale na silnika nie odpalisz, bo to wszystko odłączone. No mogę, ale mogę tylko skręcić, bo widzisz, drążki są tylko podłączone. Ośka tylko jest, ośka jest, rewer jest cały. Koła są. Tyłu jest. Nie no, ja do niego idzie, idę do niego. Słuchaj, patrz, zaczepu kurwa nawet nie ma, patrz, wydarty jest. Nie, wydarty cały zaczep jest, no na widzę na dalece. Ale ja proszę, wychodzi z chałupy! Olo. Nie ma go, patrz tutaj. Chodź zobaczymy pod okno. Nie ma nikogo w domu, ani żony nie ma ni w domu, patrz. Kurwa, nie ma nikogo, widzowie. To bo trzeba przyjechać, kiedy będzie ją w domu właśnie, jego w domu nie ma, widać. Zamknięta. Cholera, jasna, widzowie, cała 30 została rozbebeszona, zobaczcie, maska tutaj. Działa. Ładuj tam jeszcze w drzwi. A kurwa tego okienka wezmę w biernicze, weź mu w okno walni. Weź mu w okno walni, właśnie, weź mu w okno walni. Jakimś kurwa hydrantem. Nie ma czym, to tylko weź, nie ma czym. Ty jebie mi tylko w okno dziś. Weź teraz zapukaj jeszcze raz. Patrz! Kurwa. Podniosę ten. Dobra, słuchaj, to co my takie tak teraz robimy? Nie, chyba na policję zadzwonimy, czy kurwa razem z tym się samym policzymy z nim. Chyba, że weźmiemy ten, kaczki wszystkie pozbieramy do tego, do worka. A co jest kaczek? Pochuj mi te twoje kaczki. Ja nie wiem, co ja robię z 30, bo 30 widzowie cała została tutaj rozkręcona, cały silnik leży na ziemi. A ty jeszcze CZR-a zostawiłeś kurwa na wiosce. Właśnie, czekaj widzowie. Tak o, ani 30 nie zapalimy, bo nie jesteśmy w stanie, bo nie mamy jak. Słuchaj, chyba, że weźmiesz 60, przyjedziemy na ten raz i tu zapniemy z tyłu. Na hak, jak nie, czekaj, to nie ma widzowie sensu, to widzowie nie ma sensu. Teraz tak widzowie zrobimy, zostawiamy 30, nie opłaca mi się widzowie tego naprawy, bo widzicie, to jest stało tutaj rozbebeszone. Słuchaj, jego domu nawet nie ma, to stare Władimirca weźmiemy z napędem i pojedziemy. To jest dobra, widzowie tak robimy tak, jeżeli my mieliśmy widzowie sprzedać 30, 30 miała być widzowie sprzedana za około 15 tysięcy złotych. Kurwa, no ale mamy widzowie tutaj porządne sprzęty. Patrzcie, mamy MP. Ale pakie no, gruntówki tutaj ma, pakie urządzi na tej gospie, chłopie. To się widzą, to, właśnie, warte, ze 100 tysięcy warte wszystko jest to, nie? Mamy tutaj widzowie Władimirca. Władimirec widzowie T25. To jest nawet widzowie T30, bo widzicie, ma przedni napęd. Więc myślę widzowie, że jakbyśmy ukradli tego Władimirca T30. Wiesz, że jest dużo warte, myślę, tak sprzedałbyś kurwa stare po znajomości, kurwa tak 30 tysięcy. Właśnie widzowie, to jest lepszy interes niż nasza 30. Właśnie, jest więcej warte niż teraz rozpierdowa. Patrz, zaraz po wszystko powykręcę, teraz jak to wszystko złożyć, mechanikę nająć, to tu człowieku to teraz, weź to teraz poskręcę, weź to teraz właśnie. Dobra, weźmiemy tak widzowie, weźmiemy tego Władimirca z przednią ośką, będzie nam dużo warte. Ale weźmiemy, pługi? Weźmiemy, nie, te pługi też bierzemy.
A póki dobrze, bo brona jest z boku normalnie, tak by się przydało, tą orkę mamy. No. Ty, widzowie, to jest dobry interes, nie? Co o tym właśnie sądzicie? Słuchaj, jak on przyjedzie, może w robocie dziś jeszcze albo coś, pozaraz no, porozbierać. No to będzie miał niezłą niespodziankę. Taką samą niespodziankę my żeśmy mieli. Potrafią nam w biały dzień ukraść 30, to my w takim razie ukradniemy Wademierca. Słuchaj, teraz na 8 godzin pracuję, to teraz jest 15 godzina, to na dniach, tu dziś na godzinę na pewno przyjedzie. Zobaczy, że Wademierca nie ma, popatrz, przyjedzie. Popatrzcie, popatrz, nawet słuchaj. Wspomaganie jest. No to po remoncie widzę, że po remoncie jest, widzisz? Popatrz. Remont kapitalny. Po co robimy to? Upiery jest, wszystko jest. Tylko słuchaj. Kurwa, jak on przyjedzie, to nie będzie wiedział, gdzie szukać. Wiesz o tym. No to i o to chodzi przecież, o to chodzi. No chyba, że za dobra, pal Wademierca bierzemy, widzowie. Niestety w dzisiejszym odcinku możecie się tutaj pożegnać, znaczy 30, ja się oczywiście z nią żegnam. Po prostu nie bierzemy, nie będziemy jej brać, bo nie będziemy naprawiać, nie? Ale wyposażenie, chłopie, w środku. Normalnie nie mieli dzisiaj co zabrać nawet. Dobra, pal. Kurczyki. Pali, widzowie, dobra, podnoś puk, uciekamy, bierzemy to. Zabierzemy, kurwa. No, bo ja zaraz idę po Citroena i jedziemy na gospodarkę, widzowie. To jest, widzowie, perełka. Ona będzie warta 30 tysięcy, widzowie, ten Wademierca. I już będzie, widzowie, pieniądze będą na nowe nabytki. Dawaj, bierzemy. Kurwa, jedziemy, kurwa. Dobra, ty jedź, ja już za tobą jadę. W którą stronę jedziemy? Na lewo, tędy nie. Nie? Tędy nie dojedziemy, tamtędy, jak wracaliśmy. Ja już biegnę po Citroena. To biegnie szybciej, ta pa, zobacz, czy to w ogóle jest tam. Dobra, stoi Citroena, widzowie, ja odblokuję tutaj, otwieram drzwiczki. Słuchaj, to ja widzę, że jakieś ruskie paliwo by wlał, bo kurwa dymie, kurwa jak diabli, kurwa silnik może coś do wymiany chyba mi się zdaje. Dobra, pojechałeś tam? Skręciłeś na prawą stronę? Tak, skręciłem. No bo to już wyjeżdżamy, to oczywiście idziemy. Zabij, powiem tak. No i co, opłacało się. 30 żeśmy zostawili, wzięliśmy Wademierca, Wademierc widzowie te 30, eleganckie zapędy, to sprzedam drogę. Teraz, słuchaj, mam teraz plan, wiesz jaki? No. Gdzie schować to? Wiesz gdzie? Gdzie? Teraz do Jarka Ogarka sadzimy do wiaty, żeby schować teraz, żeby ślady za tego, żeby... No i w sumie nie będzie wiedział, bo my się wydaje, że on by mógł do nas przyjechać. Ale skąd ale... wie... Ciebie chłopie nie zna nawet, skąd będzie wiedział, gdzie właśnie, szukać w ogóle. Ale ogólnie my go nawet nie znamy, więc nie wiadomo, w sumie on by się nie będzie pokazywał nam, że wiesz, że to jest on, bo wiesz o co tędy. Chodzi, nie? Dobrze, pojechałem czy źle? Tak, dobrze, może być nawet i tędy. Tu skręcimy na tego, na CPL, czy cośkolwiek tutaj, żeby sobie stać na poboczu, bo ja się pożegnam z widzami jeszcze. Czy dojadę w ogóle, bo to trochę jest, ile kilometrów mieliśmy? Z 50 km było do tego. No, widzę, to było ogromne, dawaj, to tu skręcamy gdzieś. Tutaj? Tak, żeby gdziekolwiek gdzieś po prostu zajechać, żeby po prostu stanąć, wiesz? O, tutaj po prostu staniemy sobie na poboczu, widzę, żeby się tylko pożegnać z wami. Są tego Wademierca, dobra, stój już. Ja sobie go zobaczę, jak on wygląda z bliska, wiesz? Ile to byłoby warte. No to słuchaj, sam napęd, to już ci mówię, zdychę na pewno, sam napęd, no założenie to już koszty sofes. Widzowie, napiszcie mi w komentarzu, ile byście dali, za ile byście wycenili tego Wademierca z tym pługiem. No, możecie widzowie właśnie napisać, bo wiesz, bo my to widzowie zabierzemy tego Wademierca i go sprzedamy, nie? Za porządną kasę i kupimy kolejne nowe nabytki, nie? Tak, a Wademierz kurwa stary? Znaczy ten, co ja mówię, 30? No to co 30? 30 może się żegnać, przecież nie będziemy brać, nie namawiać tam mechanika, ale żeby słuchaj. To naprawiał. Chyba, że koratar na policję pójdzie i pójdzie po poszukiwanie Wademierca. Myślę, że tak nie będzie. Skąd wiesz? No bo przecież to on by sam się wpakował w policję, skoro on pierwszy na ukradł 30, to by w ogóle było bez sensu. I słuchaj, jak by się tłumaczył, jak? Sam no ukradł i ty ukradłeś, no to ta sama prawie ta spółka by była. No. Co nie. Także właśnie, widzę, napiszcie w komentarzu, ile byście wycenili tego T30, bo pojedziemy tam na gospodarkę, musi być właśnie wycena, staniemy tam na Olixa i wiecie, nie? I sprzedajemy go Wademierca, nie? Powiedz, zakaszlakowany nie jest, ma je czysty, elegancko, wszystko to jakby był remont, kurwa, robić. No, a to wam powiem, że to naprawdę, widzowie, dobry sprzęt, bo widzicie, perełka. To jest jakby nowe prosto z tego, nie? No, dobra, perełka. Także, widzowie, dzisiejszy odcinek wam się podobał. Pamiętajcie o zostawieniu tutaj bardzo dużej ilości łapeczek w górę, także jeżeli ogląda dzisiejszy odcinek, to dzięki za obejrzenie, łapeczkę zostaw tutaj, subika na kanale, bo mardeczko brakuje, całe 600 subików do bicia, 30 tysięcy subików na tym kanale, także zostaw subika, łapeczkę w górę, napisz hashtag. Tam był chyba hashtag poszukiwania albo coś takiego, albo szukamy. Jeżeli chcesz, żebym ci przypił serduszko, zapraszam także na grupę na Facebooku Szwagry Pipcia, macie link w opisie do Discorda, do Szwagry Pipcia na Facebooku, na grupkę, no i na Discorda także macie link, wszystko w opisie. Na dzisiejszym odcinku ze mną wystąpił mój brat na gospodarstwie ze serii Bracia Polskiej Farmy na Bućkowie, pan Pipciu. No za co powiem, no chyba za zobaczenia, chyba na następnym odcinku, no co, witamy się dalej chyba. No cześć, zobaczenia na następnym odcinku, heja. Tak widzowie, trzymajcie się, oglądajcie na bieżąco kolejne odcinki serii Bracia Polskiej Farmy, jak na Bućkowie, bo widzowie, szykuje się naprawdę mega odcinki ze serii na Bućkowie.
No kolejna widzowie oczywiście, część tutaj z udziałem Piepcia, jak i to właśnie tego złodzieja, jasny Władimircem. Wszystko będzie w kolejnych odcinkach, także oglądajcie. Na razie się trzymajcie, zapraszam na live'a wieczorem. Także naura!